Gry z pudła. Massive Assault. No ludzie, tu Misiek, jak się witam w pierwszym, no może nie pierwszym, ale pierwszym z gry odcinku na kanale GD Team. A ze mną jest... Siema, siema, tu Lord Gas 87 na mikrofonie. No więc... Jest obok mnie i siedzimy obok siebie. Jest u mnie i postanowiliśmy sprawdzić kilka gier z mojego pudełka. To jest pierwsza gra, która się pojawi. Myślę, że może pojawić się więcej. Więc jaką mapę wybieramy? Nie wiem, to jest jeszcze wielkość. Średnia, mała, duża. A dajmy taką małą. Okej, okay, to będzie pokazówka. Liga Widmo, której chcesz być? Ja mogę być z tymi zielonymi. Okej, więc... Okej, więc to jest pierwsza reakcja. To jest pierwsza twoja reakcja na tą grę. Ja już kilka razy próbowałem wcześniej. Więc to są moje wszystkie ziemie. Ale dlatego, że gramy obok siebie, to może być trochę ciekawiej. Z jednego prostego powodu. My widzimy, co druga osoba robi. A nie ma jak jakoś ustalić, żeby nie patrzeć. Bo to po prostu nie zadziała. A więc dawno w tą grę nie grałem. Ale myślę, że coś tam jeszcze pamiętam. Więc o co w tej grze chodzi? Mamy swoje tak jakby bazy. Mamy jednostki. I musimy pokonać wszystkie bazy przeciwnika, wszystko przejąć. No, to jest dosyć proste w założeniu. Jest koszt jednostek, jest, nie wiem, jakieś statystyki, które nie pamiętam, co dają. Myślę, że zacznę w ten sposób. Gra jest od Wargaming Neta, czyli twórców World of Tanks. No, chyba. Okej. Okay. Musisz ujawnić jednocześnie dwa kraje, generalne. Aha, czyli muszę jeszcze jedną bazę ujawnić. Jaka jest twoja decyzja? Może przeczytam informacje, które były o, na pudełku. Te są... To myślę, że może być coś podobnego do gier z kosza. Będziemy to na zmianę czytać. Rebelianci chcą przejąć władzę nad Ziemią. Próbują podbić bogate w surowce energetyczne kolonie kosmiczne. Wojna o globalną dominację ogarnie ląd, wodę i powietrze. Poprowadź siły lądowe, powietrzne oraz flotę przeciwko tym, którzy zagrażają wolności i demokracji. Będziesz musiał skoordynować wielkie operacje sił desantowych, patrz, wodzki, to wielkie. Artylerii, wsparcia powietrznego oraz jednostek lądowych. Wszystko po to, aby wyzwolić kontynenty. Użyjesz najstarszych zasad sztuki wojennej. Uwaga, teraz hit. Gra strategiczna z piękną, to podkreślam, grafiką 3D dającą niespotykany w grach turowych wygląd i klimat. Żeby jeszcze to lepiej uświadomić, piękną grafiką 3D. Piękną grafiką 3D. Tak, piękną grafiką 3D, po prostu piękną. No ale nie ma co się czepiać, tak trzeba na Windowsa XP. Nie widać roku powstania, więc...
Nie, w sumie byłoby gdzieś. Nie, nie widzę nigdzie. No dobrze, więc... Więc gramy dalej. Co wyjdzie, to wyjdzie. Nie pamiętam, jak w to się grało. To chyba jest jakaś abstrakcja, czy coś. To jakąś wiewyczkę tu dam. O, tu. Czy zatwierdzasz to? Nowa Polska. Co tam pisze? Nie, dobra, teraz ty. Dobra, moich sojuszników muszę sobie oglądnąć. Może sobie myszkę tutaj wezmę. Tu masz i tu masz. Okej, okay, teraz... Musisz przynajmniej dwie te bazy ujawnić. Potrzebna jest na to. Twoja zgoda. Ujawnij? No. Ale ujawnię. Co teraz? Tutaj takie coś sobie... Tutaj jednostki wybierasz. To nie wiem, to bym chciał. Możesz? Jesteś pewien? Tu możesz ujawniać te... Tutaj musisz kliknąć, żeby ujawnić jednostki. Może taka wieża? A wieża może kliknę. Wygląda... Możesz jeszcze... To czołet... Możesz jeszcze coś... Piękna grafika 3D. To jest wieża z Tipozon. Nie wiem. Dobra, no to dawaj dalej te. Co tam jeszcze mam dać? Możesz jeszcze na przykład jakieś statki postawić. No, w sumie. To tam albo sobie bombowce. Tipo z bota sobie zrobię. A tutaj mogę? Tutaj jest w ogóle inne ten miasto. I tutaj możesz, jak są te granice. Okej. Okay. To tutaj dam tego tipo z bota. I sobie dam jeszcze jakiegoś niszczyciel. No, nie wiem, powiedzmy, że tu. No i stać się jeszcze na jedno to coś. To coś. Okej, okay. I teraz... Jeszcze musisz jedną rzecz, ten... Jedno nie miasto, to? To. No, mogę w to. Ja mi tutaj mam coś do kupienia. Mam bombowiec. Czas decydować. O. No to on pojawiłby się w mieście. Czyli mógłbyś robić naloty tym bombowcem? To nie, to ja na razie chcę wieżę Tipos. Drugą wieżę. Okej. Okej. I teraz skończysz ten fazę. Spoko. O, i teraz już się zaczyna coś ciekawego dać. Okej, więc... Widać co? Faza walki. No, teraz będziemy walczyć. Czy mam coś, co będzie blisko? Oczywiście, że nie. Ale jeśli przejadę decyzja? Tu... Zmiażdż ich dla mnie. Aha, to jest... To jest chyba... Twoje. Chyba, nie jestem pewien. Jeśli podjadę jeszcze... tutaj... To też jest twoje. I teraz jak wejdę tym tu i tym tu, no to teraz już wszystkim się ruszyłem i nie mam co robić. Faza rekrutacji. Dobra, czyli dostaję przychód. I mogę coś rekrutować albo poczekać. Teraz mogę coś ujawnić, na przykład... To może być ryzykowne. Tak, zamierzam tutaj ujawnić i przygotować wieżyczkę w tym miejscu i w tym jesteś miejscu. Pewien? Tak. Okej. Okay. Więc... No. Pamiętaj o tym... że... No, po prostu tak to zróbmy, bo to jest ten element. Pamiętaj, że różne jednostki mają różny zasięg. Okej. Okay. Dobra, czyli że tutaj mogę sobie postawić... Musisz nawet. Musisz postawić jednostki. To wiadomo, że biorę typu zwierzę.
I jeszcze w tym... Co to był za dźwięk? Co to? No dobra, masz pokazaną... A powiem, że może... Masz pokazaną siłę moich jednostek, w ilości ich życia oraz moc twoich... Moc ataków twoich jednostek. Czyli teraz ty atakujesz. To bije tego pana. Cium, 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 cium. Teraz ma jeszcze 4 życia. Ale zawsze o, możesz podjechać. Możesz podjechać którąkolwiek. Możesz też oczywiście tą się ruszyć. Ale chyba nie chcę. Możesz się wycofać na przykład. Tak jak pan mówi. Dobry pomysł. Tą bym pojechał, ale nie wiem, czy będę sięgnął. Z tą nie będę jechał. Masz jeszcze duchu na dole jedno z. Okej, tutaj to. No i sobie to zniszczymy. Tylko tyle. Masz jeszcze pozostałe jednostki. Pamiętaj o tym, że masz jeszcze bazę tu. Dobra. Czyli że na przykład sobie będę jechał. Jednostki, które już wcześniej postawiłeś, też możesz używać. Całkiem spoko. Tutaj nie dosięgam. Dobra. Czy masz jeszcze jakąś bazę? Masz tutaj tylko wieżę. Mhm. No to koniec. Spójrz tutaj, generale. Aha, czyli możesz jeszcze strzelić. O! A nie, bo najpierw się rusza i później się cofa jak... jak strzelała wcześniej ta jednostka, to się cofa. Mhm. Czyli najpierw się rusza, później strzela. Dobra. I kończ fazę. To też pamiętam. Bo to chodzi o to, że teraz wszędzie masz dodatkowe pieniądze. Mhm. To coś... Coś kupujesz? A coś jest tutaj? Za 2. To chyba nie, ale taki czołg. Możesz... którykolwiek. No to czołg. Tylko tutaj mogę on tutaj. A ruszać jeszcze nie mogę. Chyba już tyle. Mogę jeszcze w innych miejscach. No właśnie. Więc... Ale mogę też oszczędzać. To też, ale... Potrzebna jest twoja zgoda. Jesteś pewien? Faza wolę objawnia. Kupić bombowca. O, tutaj bym sobie. Jaka jest twoja decyzja? Nie. No dobra, tego nie będę ujawniał. No i tyle chyba. Okej. Teraz moja kolej. Więc, co ja zrobię? Jak ja zareaguję na te... Jak ja zareaguję na ten akt wrogości? Oczywiście... moje państwo musi odpowiedzieć na ten akt nienawiści czy coś. Więc to zadaje dwa uprawnienia, to 3. Okej, czyli jeśli bym podszedł tu. No dobra, i tu. To wtedy zniszczę ci to. Podjeżdżam bliżej tym, okej, atakuję cię w ten sposób, tutaj nie mam szans, że mnie zaatakujesz od tej strony, no dobrze. Więc koniec fazy. Rekrutacja. Myślę, że... O, tutaj jest... Partyzanci 4. Za 4 mógłbyś coś postawić. Więc ja tutaj wyślę jeden czołg i... jeden... ten...
Dobrze. Czekam na twoje rozkazy. Okej. Rozkazy ujawniania. Teraz, czy chcę coś ujawnić? Chcę tu. Czy chcę jakoś przejąć coś? Nie. Teraz okej. Ty. Może tu dam razy trzy. W sumie powinniśmy zacząć od włączenia jakiegoś stopera, ale myślę, że to się najwyżej potnie na fragmenty. Czyli tutaj są zeszklane. Pamiętaj, że pokazuję ci, może sobie cofać. Ale... Cyk, tutaj to. Czyli chodzi tutaj, to i to sobie. No powiedzmy. Dobra, może ci będę jeszcze podpowiadał. Bo no. To jest dopiero początek. Masz jeszcze tam w lesie jeden czołg. Spoko. O nie! Co ja zrobiłem? Chyba nie możesz wchodzić do swoich sojuszników nieujawnionych. Nie jestem pewien, ale chyba tak jest. Masz tu jeszcze czołg? Faktycznie jest. Gdzie tutaj mogę się ruszyć najdalej? Tutaj. Teraz... Faza rekrutacji, czyli... A ujawnimy sobie tego. Nie, to dopiero w następnej fazie możesz ten... Czyli powiedzmy, że na przykład... Chciałbym tutaj sobie dać... Aha. Mam dużo hajsu. Możesz to jest turret? Nie, to jest coś taniego. Turret jest za 4. No ale muszę coś tutaj dać. To jest... Nie musisz. Wcale ja ci tam mogę po prostu wjechać jakąś jednostką za 1 i... No. Ale jednak się upewnić tutaj. Czy tutaj mogę? Tutaj musiałbyś odbić dopiero. Tutaj sobie dam też czołga. Czołgi są spoko. Tutaj. Mogłeś dać od razu przy granicy, żeby... Ale tutaj wiesz co? Zbieram. Dam ci tu czadę. Tu jest twoje. Czyli no. Nie możesz tu wjechać i raczej po tej stronie kładź ten. Taka tylko czada. No dobra, tyle? Dobra. Jaka jest twoja decyzja? Teraz. Okej. Okay. Tak. Faza ujawniania. No i teraz możesz to ujawnić, żeby to może móc być przez to przejechać. Dobra, ja chcę to ujawnić. Już mam tutaj trochę jakichś fajnych rzeczy. Chciałbym sobie ustawić turetę. Tylko gdzie jest turet? To jest turet. Tak? Mhm. Ale raczej... Chodzi mi o to coś. No to jest mój turret. Aha, i to jest to samo. Tak. Dobra. Czyli to jest... Tylko po prostu nasze jednostki wyglądają trochę inaczej. I tylko tym się różnią. Typu zwierzę, no to ja bym dał tu. Drugą bym dał. Masz tylko 8 pieniędzy. Zatwierdzasz to? Jakąś fazę. Okej. Okay. Ale normalnie. Dobra, więc co ja zrobię? Podjadę jeszcze tu. Okej. I chyba tutaj już nie możesz nic zrobić. Tu wjadę. Trzymaj ich z daleka, generale. Aha. I teraz tu możesz... Tu będziesz mógł zrekrutować jednostki. Okej. Myślę, że mam plan jakiś. Czy wszystkim już ruszyłem? Dobra. Chyba wszystkim ruszyłem. Kończ fazę. Teraz to rekrutacja. Więc, jaki mam plan? Tutaj zaatakuję... Tym. To jest... Stokuś. Po angielsku. Więc tutaj mam za 6.
I mogę... Czas decydować. Dwa bombowce. To może być ryzykowne. No dobrze. Czas decydować. Tak. Faza ujawniania. Czy chcę ujawnić to? Nie. Nie chcę tego jeszcze ujawniać. Okej. Wiem, że to miałoby więcej sensu, gdybyśmy grali przez internet. Okej. Teraz mogę... Teraz tutaj partyzantów. O! Czyli za 6. Jak miło, czyli ja sobie tutaj dam... Co najrobi największy damage? Pamiętaj też, że ważne jest życie. Najwięcej życia ma wieża, ale dobry jest twój heavy bot, bo ma 7 życia i 3 ataku. Stać się jeszcze na jedną rzecz. No to chyba za czołga. No, czołg myślę, że jest jedną z lepszych tutaj. Faza walki. Teraz za ataku. Świetny manewr, generale. Wow. Czy... O. Myślę, że niepotrzebnie tam cię atakowałem. Jesteś pewien? A co to jest? To jest chyba niczyje. No, to jest niczyje. I wtedy, gdybyś wjechał, to to by było moje. To nie. Gdybyś tam wjechał, to przeszłoby do moich partyzantów chyba. No, ten typos bot jest spoko. O, a to jest statek? Bombowiec. I możesz bombardować coś w zasięgu. No i ja sobie pojadę tym czariotem. No chyba jest nie. LPG. Nie, LPO. 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 Dobra. Teraz... Aha. Dobra, tutaj bym to sobie... przyjąć chyba. Tego dam sobie czołga. Moją ulubioną jednostkę. And that's a fact. O, i tutaj sobie od razu damy... To jest chyba dobre. Dam to tu. ILPO. Czyli coś takiego. Tutaj stolica to jest chyba. Przecież nie wiem. Stolica jest u samej góry u ciebie. Mhm. Ale tutaj chcę bronić to też, albo po prostu dać wsparcie. Wrzucimy sobie LP. O. Tutaj. Tutaj dam takiego moździerza. Mhm. Okej. A tutaj, żeby tak się umocnić, dam jedną typo zwierzę. I... Okej. Okej. Okay. Czyli teraz możesz coś ujawnić. O, no właśnie, już to zapomniałam. Czy możesz tutaj ujawnić? Nie. Czy to mi się opłaca? Może. To może spróbuję. Być będę grał na takiego pewniaka. Tak ci podpowiem, tutaj jest chyba właśnie moja baza. W sensie tutaj, na tak, tu jest moja baza. Tu dobrze, że tam budowałem typo zwierzę. Mhm, to jest chyba nawet moja stolica. Okej, okay, czyli też to jest neutralna. Mhm. Okej, okay, więc co zamierzam zrobić? Po pierwsze, zniszczę ci tą wieżę. Tutaj przejadę. W ten sposób będziesz musiał podjechać, żeby mnie zaatakować. Ja podjadę bliżej tym i tym.
tu podejdę bliżej, to trochę zaatakuję cię w ten sposób. Bombowiec dosięgnie. O nie. Zaatakuję za jeden czy za dwa, nie pamiętam. Za jeden. Dobra, i drugi bombowiec. Okej. O nie, najgorzej. Dobra. Teraz co mogę zrobić? Tu jest neutralne. Czekam na twoje rozkazy. Nie. Tu mogę podejść. Tylko nie wiem, czy właśnie ci nie wszedłem w zasięg wieżyczki. Chyba wszedłem w zasięg wieżyczki. Chyba wszedłeś. No, czyli mały błąd. Okej, koniec jednostek. Teraz tutaj. No, myślę, że jeszcze tak, żeby z daleka cię ostrzelać, to mogę tu postawić. Tak, tutaj. Nie, tak. Ten czołg się może poruszyć o 2, ma 1 zasięgu tu. Mhm. Tutaj, nie. Tu też nie. Dobrze. To może być ryzykowne. Okej. Teraz ujawnienie tutaj. Więc mogę sobie postawić wieżyczkę tu. I tutaj postawię przy granicy 2T. Ojej. Tu jest ten mocne taktyczne granie. Bardzo agresywne. Okej. Tutaj? Sobie zaatakuję. Tak, niepotrzebnie wszedłem ci w zasięg wieżyczki. Ten tam nie dojedzie. No chyba go zostawię. Chociaż. Jeśli ja wjadę... Albo dobra. Nie patrzę, przypadkiem się kliknę. Jeśli ja wjechałbym tutaj, to oznaczałoby, że wtedy ja to przejmuję. O nie. A jak długo ty masz to miejsce, to w tym czasie ty dalej kontrolujesz, no, cokolwiek to jest. To jest chyba państwo. Tutaj dopiero ci zniszczę. Tak, zniszczysz mi wieżyczkę, ale musiałbyś podjechać. What? Tak, nie jesteś w zasięgu. To może być ryzykowne. To jest twoja stolica? Tak. Wykopisto. Dobra. Nie, w sensie to jest moja ta, nie stolica. Stolica jest trochę obok. Zmienił pan zdanie. No i musisz jeszcze raz to wystrzelić. Dobra. Nie mogę w tego ten. Pamiętaj, że to się najpierw rusza, później atakuje. O, mogę to przejąć. Okej, sprytnie dosyć. Nie mogę w tego zrobić. Tutaj jeszcze mogę się poruszać. Z jakiegoś powodu masz więcej jednostek i to mnie niepokoi. Pomijając to, że większość tego to LPO. A czy to tam jest LPO, jak to... To jest niczyje. Jeśli tam wejdziesz, to tam będą partyzanci. Ktokolwiek tam wejdzie, ten będzie miał problem tu trochę. No, a jeszcze statek mam tutaj. Mhm. Tak w sumie nie wiem, co z tym statkiem zrobić mam. Możesz się poruszyć na przykład. Tutaj bym sobie podjechał na przykład. Podpłynął jak już. Ale to i tak zadaje jeden damage'a. Okej. Faza rekrutacji. Teraz rekrutujesz. Ale nie musisz, możesz oszczędzać. Ale wolę sobie. Co zadaje największy damage? Chyba to. Mhm. To biorę. Pamiętaj, że w tym miejscu wygrywasz, gdybyś nie postawił tego czołgu, moja wieżyczka by cię nie mogła dosięgnąć. W sumie.
Ja tutaj dam sobie LPU. LPU. Tutaj. Teraz ja mam dosyć duży problem. Ty sobie tam daj, buduj. A ja powiem, ja mam dosyć duży problem, bo całe jedno to... Czy zatwierdzasz to? Mam taki problem, że jedno moje państwo, czy co to jest, nie ma dostępu do innych. Jesteś tych, pewien? Więc... Czas decydować. Nie mam jak czegokolwiek zaatakować. Wróg jest tutaj, generale. No dobrze, pominę. Okej, partyzanci, czyli dostaję jeszcze dodatkowe pieniądze. Co ja chcę z tym zrobić? Tu za te dwa. Co jeszcze? Tutaj mógłbym zrobić w ten sposób. Tu wtedy podjechać ten. Okej, to mogę zrobić tak. Tak, jeszcze. Co jeszcze za dwa? I za dwa w tym miejscu To czołg. może być ryzykowne. Na zawalkę. Dobra. Więc po Co lubi ten transporter? przenosi jednostki po prostu. Czy ja właśnie wiem coś chyba. Przewin. Tak. Tak, chyba się. Tak, przeliczyłem się. Zapomniałem, że to ma 5, nie 4. Tak jak pan mówi, generale. Nie. Ta wieżyczka ma 9, ten czołg ma 5. W czołg. Dobrze. Mogę Czas przejść. zdecydować. Nie. Chcę się odsunąć, bo wiem, że w ten sposób miałbyś partyzantów. Stolica zdobyta. Dobra, podjadę bliżej i. Nic nas nie powstrzyma. O nie. No dobra, rusz Naturalnie, się. generał. I tak Ten raz kraj jest zatem. nasz. Czy ja mam zasięg? O Jezus. Mogę cię teraz bombardować, dobra. To jest złe. I będę mógł cię jeszcze bombardować z tego. Okej. To chyba wszystkie jednostki. Bądź Faza rekrutacji. faza rekrutacja. Okej, tu mam 3. Tu ile mam? Tu mam 4. I tu mam 3. Czyli tu mogę Czekam na twoje rozkazy. kupić bombowiec. Tutaj też mogę kupić bombowiec albo wieżyczkę. Wieżyczka, która mi się przyda, ale nie zniszczy ci tego. Tu jest partyzan. To są partyzanci za 6. Teoretycznie mógłbym zbudować po prostu więcej wieżyczek. To jest dobry plan, ale chyba wolę tak zrobić. Czy tu chcę coś? Tak, Jaki jest twój chytry jeden. plan, generale? Czekam na twoje rozkazy. Okej. Okej. Dobra, pomijam, bo to Zawalka. wszystko wiem. O. Cinu z tego kolesia. Wiesz co, teraz już myślę, że na tyle graliśmy, że mogę przestać ci podpowiadać. Co o tym myślisz? Dobra, jak chcesz. Bym chciał to zniszczyć. Ale nie myślę. Ojecie. Fokusuję się na tego. Jeżeli chodzi tu.
Okej, okay, zacząłem to już tutaj. wygrywać powoli. Statki. Pamiętaj, że to zadaje tylko jedno obrażenie. No. A jest drogie. No. Tym się wycofuję, bo to jest spoko, lecz... Trzeba pojechać tutaj, żeby być przygotowany. O, jak fajnie. Pamiętaj, że ja mam bombowce. Niestety. Pamiętaj, że możesz kupić bombowce. I nawet masz bombowce. Tylko no. Nie ma w zasięgu na bombowcach. Tak, tutaj... patrz, to się klika tu na miasto. Nie. I zobacz. A nie i ma. Nie ma w zasięgu. Gdybym był tutaj... Aha, czyli w tym miejscu kupiłeś te bombowce. To nic, i tak mi się przydadzą może. Jak będziesz przegrywał, to ci się przydadzą. Bo to by oznaczało, że... Zapomnij o tej jednej... A, jeszcze tam razy. Właśnie. Tak, mógłbyś... Strzelaj. Postrzelam. Gdzie? No, czekaj. No, dobra, niech ci będzie. Możemy dać im więcej. Hmm? O, bombowiec. O, ma bombowiec. Strzelaj. Gdzie? Powiedzmy, że tu. Okej. Faza rekrutacji. To już będzie koniec fazy. Dobra. Pojechamy z samolotek? Nie. Pamiętaj, że samolot kosztuje 3. To jest dużo w tej... To jest dosyć dużo w tej grze. I... Zadaje tylko jedno obrażenie, ma duży zasięg i nie może zostać zniszczony. Chyba może zostać przejęty. Tutaj sobie gromadzę pieniądze. Tutaj lecimy w moc LPD. O nie. Wiesz, że nie musisz kilka razy tego klikać? No. W sumie. Broń. Aha, dobra. Nie chcę. Możesz cofnąć. Chcesz czy? Dziś cofnę. Przewin, prawy. No. Przewin, kliknij na to. No. Okej. Okay. Jeść? Aha, samolot, nie wiem, tą radę. Biorę czołga tutaj. Jeżeli chodzi tu, to amfibia. Teraz sobie dam amfibię. Nie wiem, co to robi. Amfibie są chyba nawet lepsze od niszczycieli, które kosztują o jeden dolczowy. Ale mam mniej życia. No. To może być ryzykowne. Tutaj zbierasz... Mówiłeś, że zbierasz pieniądze, tak? Mhm. Dobra. Pomiń. I co ja teraz zrobię? Na pewno chcę zniszczyć to. Podjadę bliżej. Tu za 3, tu 2. Co? Cyk, cyk. A jeszcze jedna tutaj ci to zniszczę. Tu. Tutaj, co ja mogę tu zrobić? Nie. To zmieniam tu. I przesunąłeś to. Dobra, udało ci się. Tutaj. Czy dam wtedy to zniszczyć? Czy to miałoby za... Nie. To nie miałoby zasięgu. Więc atakuję ci wieżyczkę. Podjadę bliżej. Okej. Okay. Okej, dobra, to, tu, czy tu, tu mogę ci zniszczyć, okej, to już wiem, co zrobić w następnej turze, tu, czy chcę ci to przejąć od razu, czy tak. Czy zatwierdzasz to? Nie, zrobię to w następnej turze. Mam pomysł i do tego pomysłu przyda mi się to. Tu.
tu myślę, że doślę wsparcie. No, muszę dosłać wsparcie. Tak. Tak, to pan zadaje cztery. Czołgi, czy są lepsze? To trochę. Okej. Ja już mam plan. Tutaj. Co tutaj chcę zrobić? Jeszcze jeden samolot. A tu... A tutaj użyję... Jaki jest twój chytry plan, generale? Okej. Okej. Dobra, już wiem co. Teraz już sobie bombkę tu spuścimy. Okej, dobra. No to... Powijemy to. Tutaj. A tu idę. Aha, przejąłeś mi teraz to. Ale... No właśnie. Miałem nadzieję, że nie zauważysz tego jednak. Nie dosięgnę niestety. Dobra, ja już mam plan. Dobra. Myślę wieżyczkę, z której nie skorzystałeś. Czekaj, what? No nie, no właśnie ta wieżyczka. No. No to mogę skorzystać. O. No jedno HP. Tutaj tam sobie chyba kupię samolot, bo mi będzie stać. Czyli chodzi o to. Sobie tutaj. Misiek Reksio na razie poszedł. Niestety. Ale my sobie tutaj troszkę go obijamy. O, popatrzcie. Teraz ty. Ty musimy się odsunąć jak najdalej. Ten może naprawdę głupio dostać. O! Patrzcie na to. Bum. Proszę bardzo. To wam też się bym odsunął. To ciebie zostawię. What? To ty mogę chodzić po lądzie? Ano, to jest amfibia. Okej. Okay. Takie pytanie. No. Ile się działo, kiedy mnie nie było? Ile co? Ile się działo, kiedy mnie nie było? Ile tu mi pominąłeś? Nie no, nie pominąłem. Dobra. Nie jestem taki. A w sumie tak mi przyszło do głowy. Teraz mała przerwa będzie. Okej. Okay. No może nie mała przerwa, tylko... Dziecię. Dosłownie, nie. Dosłownie sekunda na sprawdzenie. 43 minuty już nagrywamy. O kurcze. No to już chwilę nie jest. Dobra. To co teraz będziesz robił? Teraz? Tutaj mam wszystko już chyba. Gdyby to udało się, ale dobra. Mogę gdzieś tu strzelać? No, w ten transporter. O! Strzelaj. Ho, 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 super. Ale to i tak mi nie pokrzyżuje panu. Dobra, tutaj. Już wam mówię. Potrzebna jest twoja zgoda. Samolot kupić. Teraz chyba mi się już nie przyda. A, wiem co miałem kupić. To miałem kupić. Okej. Tutaj. Dobra, tutaj dalej mój pan ma szansę się samolotęła. Udać. Mój pan ma dalej szansę się udać. Oho, ho. Moc LPO. O kurczę, w sumie nie przemyślałem tej inwazji. Dobra, ryzykuję. Tu? Będę ryzykował. A ten transporter, co, to co on robi? A! Może w sobie przenieść jednostki wodą. To nie chcę. A ja mam dosyć ciekawy pomysł na użycie tego transportera. Tutaj bym chciał sobie stworzyć bota. Ale bot kosztuje 4, więc go nie stworzę, tylko stworzę... Ojciec. O!
To może być ryzykowne. Okej, dobra. Więc... powróć do gry. Pomyśl. Okej, więc... Tu nie dostanę. Tu mogę ci wjechać. O nie. Chcę jeszcze zrobić tak, w ten sposób. To ci obiję. To jeszcze podjadę i tak zrobię. Tego mi nie zniszczysz jeszcze. Tu nie mam zasięgu, ale to ci zaatakuje. To. Teraz. Nie wiem, tu się może to trochę. Dobra, udało ci się wycofać tym. To zaatakuje za jeden, to za dwa. Tu. Nie, tu samolot. Tu samolot. Nie. Rusz się. Tu za jeden. Tu teraz za dwa. Dobra. Zniszczyłem ci wieżę. O nie. Która była dla mnie trochę uciążliwa. Więc co jeszcze? Ten czołg mnie nie dosięgnie. To. Okej. Teraz zobaczysz, do czego mi to było potrzebne. Czas decydować. Tym nie dałbym rady dostać do tego budynku. Jeśli wejdę tu i wejdę tu, tym mogę wejść jeszcze prosto do tego. Wejść został oczyszczony, generale. I od razu się wycofać. Czyli mega jakieś 300 IQ. Nie mam zasięgu na twoje jednostki. To jest wszystko, co mogę zrobić? Myślę, że tak. Tak. Dobra. Tu 3, tu 2. Tu nie mogę nic. Tutaj. Tak, tutaj jest dosyć ważne to. To za dwa. Czołg za dwa. Plus jedno. To tutaj dam. Tu mam dwa. Tu jeszcze mogę jeden bombowiec kupić. I tu mogę kupić to. I w ten sposób tu jeszcze mi zostało. I mogę zrobić tak. Okej, teraz twoja kolej. Pomiń. Tu się będzie działo coraz więcej, tak tylko powiem. Także to jednak może być ciekawe i raczej, jak myślisz, pociąć te odcinki, czy wrócić w formie jednego długiego odcinka? Jeden długi. Okej. Okay. Aha, teraz faza walki. Tak. Spoko. Coś mi się wydaje, że ten spam elpo może ci się na coś teraz przydać. Też mi się tak wydaje. Czy ja to przejmę? Ale... to wystrzela. Ciebie. Cyk.
Okej, czołg mi dostanie. A nie, przecież... No właśnie. Nie, to samoloteus. Another one. Cyk. Okej. Tak. Tego mi nie dostaniesz, tego tym też mi nie dostaniesz. Ale jedna tura i już. Tutaj jeżeli chodzi o te LPO, to sobie zrobię umocnienie. No coś to ci się jednak przydało. LPO są spoko. To jest dosłownie jednostka, którą możesz spamić i... To sobie pojadę, czy tutaj. To tutaj sobie bardziej przygotować to wszystko. O, właśnie. Chyba tak. Aha. Dobra. Teraz ja bym chciał to. Ja się zastanawiam, co zrobić w następnej turze. Bo z tego co widzę, spam jednostek może być dosyć groźny. Teraz chyba będzie faza. Czy zakończyłem tę fazę? Nie. Możemy dać im więcej. Mogę w trzech. O, właśnie. Dobra, to nie Dobra, to nie dosięgnie tego. Ale tego robota chciałbym właśnie. Później... Ta jednostka może strzelać, generalnie. A mogę tutaj też jechać. Muszę sobie sprawdzać każdą jednostkę. A-a. Strzelaj. To w tego bota, bo to jest największe zagrożenie. Teraz co? Faza rekrutacji. Tak, na sobie rekrutację. Rekru. Tutaj, w sumie. To jest sobie czołga. Także sobie. Okej, czołg będzie zniszczony w następnej rundzie, to ci mogę obiecać. Żeby właśnie tą wieżyczkę sobie zategować. Bombowiec. Czy ja bym chciał nie. Transporter? A wezmę. To dosłownie nie może zaatakować. Wiem, ale to może mi wsiąść bazę szybko. Czyli uczysz się ode mnie. No. O, no właśnie. Zapomniałem sobie o czymś. Cyk. I pamiętaj, że to może wsiąść dosyć dużo jednostek. To jest, myślę, że bardziej przydatne w sensie na większych mapach. A myślę, że... Bo... Takie większe mapy mogą zejść jednak dużo dłużej. Oj, tutaj. Tutaj sobie dam po prostu takie moździerze umocnienia. No i teraz mogę coś o ciebie powiedzieć. No więc, jesteś kiedy pewien? Są dwie osoby, to łatwiej wtedy jednak coś komentować, prawda? Tak, dokładnie. Okej, więc co ja teraz w tej rundzie zamierzam zrobić? Przede wszystkim poradzić sobie ze spamem LPO. Zapomnij to. Okej. To. Tak, tutaj nie mam zasięgu. Tu. Ja to chcę wycofać. Tutaj mogę się trochę cofnąć. To, czy... nie uda mi się tego zniszczyć. Nie, ja to zrobię tak. Okay. Przekieruj ogień na... Teraz tak. I tak. Przekieruj tak ogień. Teraz tym czołgiem tu podjadę. Tak.
twoje rozkazy. Nie, na czasie inwazji nie będę robił. Zrobię za to w ten sposób. Podjadę tym. Nie, przewin. Tak. Chcę podjechać tu. To jeszcze mogę się odsunąć, to przysunąć. I to zniszczyć. Okej. Teraz tu użyte. I to sobie wycofam. Tak, żebyś nie mógł mi jakoś tego zniszczyć. Tu nie użyłem. Teraz zrobię tak. I zacznę ci powoli te LPO niszczyć. Niestety samoloty to jest zagłada LPO. Tak, to nie dostanie tu. Ale czy tu mam samolot? Mam samolot. To ci tu. To nie wiem, czy ci dostanie to. To może dostanie, nie wiem. Faza rekrutacji. Okej. Więc co teraz chcę zrobić? Myślę, że zrobię w ten sposób. Tak. Więcej tego. Tu. Tutaj co chcę zrobić? No myślę, że czołg tu. Samolot tu. Jeszcze nie mogę więcej dać. Za to. Okej, mam jeszcze jeden plan teraz. Jesteś pewien? Dobra. Okej. Mam plan B jeszcze. Faza walki. Jeżeli chodzi o to. Co my mogłem to znieść? Chyba czek. Przewin. Ty. Idź sobie tu. Okej, kliknij. To sobie. Ty nie też. Masz na tyle tego. Ale trudno. Mam jeszcze jednego LPO. Tutaj sobie ich zregrupuję. Wyślę ich sobie tak. Spam LPO to może być dobra taktyka na właśnie małą mapę. To jest bardzo dobra taktyka, moja ulubiona. Bo pierwszy czas gra w tą grę. No, można tak powiedzieć. No i grałeś kiedyś? Nie. O, i teraz? Stolica zdobyta. Yeah, boy. No i w sumie teraz się wycofam. Czyli co, myślisz, że może powinniśmy zrobić jeszcze drugą mapę, tylko tym razem dużą? No, tylko nie wiem, czy teraz, czy dzisiaj w ogóle możemy w sumie nagrać materiał na więcej odcinków. No możemy. Teraz sobie tutaj już będę przekierowywał się. Tego oczywiście LPO, tego młodzieży dam sobie tu. Tutaj mnie chyba na razie jeszcze nie zaatakujesz. Ale. Tak, nie będę raczej ryzykował. Jeśli chodzi o tutaj, to jestem w strasznie złej sytuacji. No, myślę, że tutaj mogę cię na tym froncie pokonać, na tamtym. Ale za to mam problemy na tak.
Na razie mi to zniszczysz. No, teraz nie będę miał jak cię już tym męczyć. Czyli największą udrękę w końcu. Co tutaj mam? Tutaj mam czołgi. To są chyba czołgi. Nie, to są takie moje odpowiedniki LPO. O! O nie. O tak. Okej. Okay. Co, nie mogę teraz nic zrobić? O kur... Okej, prawie mikrofon spadł. Prawie, ale na szczęście. Lekka awaria. Problemy techniczne czy coś. Nie tak szybko generalnie. Bombowce. No jeszcze tak. Bombowiec. Bombowce, no tak. Ten kraj jest nasz. O, ale super. Okej. Tutaj bym sobie zaczynał atakować, bo widzę, że tutaj masz jednostki. O, jeszcze jest drugi. Nie. Masz jeszcze drugi, no. To z chęcią. Tutaj już będę sobie respił. Faza rekrutacji. Faza rekrutacji. Jeżeli chodzi o tutaj. Czy chciałbym zrobić spam LPO? Chciałbym. O nie. Co najgorsze, to jest działająca taktyka. Jest najgorsza rzecz, jak dla mnie na razie. Spam LPO to jest legitna działająca taktyka. O, i tutaj jest moje ulubione. No powiedzmy, że tu. Tutaj. Jeżeli chodzi o tu. Oczywiście, że niszczyciel. Co tu się w ogóle dzieje? Jest jeszcze jedna rzecz gorsza niż spam LPO. To, że nie możemy po kolei zniszczyć swoich jednostek nawzajem i tych jednostek jest coraz więcej. Ile tego tu jest? O Jezu. Już wiem, co robię. To jest piękne. Już mam plan. O, jeszcze tutaj! Już mam plan, co zrobię. Mam plan. Nie chcę dostać copyrightów. Aha, dobra. No to nie śpiewaj za ładnie, żeby copyrightów nie dostać. Dobra, to tak, to. O nie. To. Nie. To inaczej, tak. Zmienił pan zdanie? Teraz w ten sposób. Teraz będzie problem. Tu. To podjadę tak. Okej. Okay. No nie, tutaj. Aha, no tak. Tu jakbym podjechał, to w sumie i tak mogę ci zbombardować to wszystko. Ale te samoloty są złe. No właśnie mocne są. Dobra, tu już wszystko zrobiłem, co mogłem zrobić. Tu. Mogę zrobić w sumie tak. Tu mogę podjechać o jeden bliżej. Tu nie. Tutaj. Nie jestem pewna. Cofnij. Okej, a w sumie zobaczmy, jak na razie idzie. Siły główne. Niskie. Nie. Jakie wysokie są w ogóle? Siły główne, co? 24 LPO. O nie. I to... Jakim cudem? To nie sojusznicy, brak? Okej, to... Naprawdę tego nie rozumiem. Porównajcie to sobie.
Coś tu poszło nie tak. Pomocy, ludzie. Pomocy. Ja dosłownie mam mniej jednostek. Plus dwa bombowce. Mam jeszcze dwa bombowce więcej. Ale to i tak coś jest nie tak z tym. Bo ja w ogóle mam mniej pieniędzy. Może dlatego, że cię atakowałem. No dobra. Spójrz tutaj, generale. A to strzelaj, tylko do czego strzelać? Niby. Say what? Nie wiem. Dobra, cofnę się. Tym też się cofnę. Dobra. Teraz już rekrutacja. LPO. Ty zaczynasz tą taktykę. Tak. To jest zemsta. To jest zemsta. Zemsta z Malfutów. I patrz, i teraz taktycznie. Pyk. O, bo to ma dwa zasięgu. Czekam na twoje rozkazy. Najgorzej. Okej. To zajmuje coraz dłużej. Każda runda zajmuje teraz coraz dłużej. O, dobra. Czy ja to bym mógł zająć? Jesteś pewien? Pamiętaj, że wtedy ja dostaję dalej jednostki, to znaczy pieniądze na te jednostki moje. Możesz próbować. Nie czas na odpoczynek. Nieźle, generale. Wow! Co mi zaszkodzi? O nie, straciłem aż jedną jednostkę. Jak mi smutno. Ty się wycofuj. Zginiesz, Marcie. Zginiesz, Marcie. No. Jeżeli chodzi o te albo o nie, w sumie. Tutaj. Tu będę miał problem. Ty się wycofuj. Ty. Ty masz tutaj dwie wieżyczki. Kurczę. Właśnie, ty masz tu dwie wieżyczki. To jest dla mnie duży problem. Ouch. O, nie zniszczysz mi tego. Dzięki temu... Tak, to może mi dosyć dużo dać. To może mi dać więcej niż... LPO-sy tutaj jeszcze są. Dobra. Co tutaj? A, ja tu mam przewagę, bo mam czołg. Faktycznie. Oj. O! What? Czy to ognie? To amfibia była. To amfibia była. Ale to jest dziwne, co? Teraz zrobimy sobie tak, nie? Nie to. Musimy zacząć niszczyć te jednostki. Tutaj sobie będę podchodził. Wszystkiego, co mam. A tej co tu będziesz tak został. Uchodzenie. Tutaj tylko to tego Alpaosa. Gdzie ja mogę się jeszcze ruszyć? O! Nie tak szybko, generale. Mogę jeszcze? A faktycznie. O kurde. Okej, to jest takie... Faktycznie takie mądre. 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 Wciąż mamy rezerwę. O! O nie! O nie, ten czołg. Dlaczego? Bra. Dlaczego mój czołg? Jest coś, o czym zapomniałeś. O! To możesz jeszcze...
No masz jak się przemieścić i strzelić. Strzelić. W ogóle zapominam o tym przycisku strzelaj. On nie może coś mi da to. Ta jednostka jest cały czas w gotowości. Aha, bombowce. Dobra, bombowce posprawdzaj szybko. Po prostu posprawdzaj bombowce. To jeszcze tutaj mam drugi. Tak, masz jeszcze bombowce. No wiem, ale to tutaj szybko. Strzelaj. Gdzie ja mogę strzelać? Aha, masz jeszcze tu drugi bombowiec, to ci strzelę też. Tu masz bombowce? Nie. Masz jeszcze gdzieś bombowce? Nie. Dobra. Ty? No, tak. Dobra. Rekrutacja. Tutaj. Pozwolę sobie na spamer to. O. Najgorsze jest to, jak mówiłem, najgorsze jest to, że to jest działająca taktyka. Tutaj muszę po prostu... A jeszcze gorsze jest to, że ja przeciw temu przegrywam. O, tutaj mam... tutaj. A pójdę w tą moździerzę. Nie wiem, czy to jest dobre. To jest takie średnie. Ja daj wolę wyrzut mnie rakiet. No sobie tutaj... Jaka jest twoja decyzja? Okej. No dobra, więc... Jeszcze raz tylko jedną. No to. Siema. Co tak pozamykane? Cześć. Cześć. Siema, co tam słychać? Tak, gramy. Gracie? W co gracie? Jakieś stare gry. Stare gry. Kobieta. Co ja tutaj zrobię z tym? Wygrajcie, co wygrajcie. Okej. Potrzebna jest twoja zgoda. Faza walki. Dobra, to się wytnie. Tak. To się wytnie. Czekaj. O nie. Wiesz, dlaczego chciałem zaklaskać? Dlaczego? Żeby widzieć w dźwięku, gdzie to wyciąć. Okej. Możesz wstawić napis, że... Wielki napis, to się wytnie. No, Boże. To się wszedłem po prostu tutaj. To wytnę. Po prostu to wytnę. No. Tyle. Kurde, te wieżyczki i to wszystko. LPO, które są bigfootami, czy smallfootami. I cyk. Albo nie, zrobię nawet tak. Przekwiatuj ogień. To przejadę tym. Tutaj wejdę. O, ty. To teraz dosyć dużo mi ułatwiłaś. Nie, nawet tu. Oczywiście, generale. Mhm. To tak, zrobię. To. Tu nie mam zasięgu, niestety. Tu. Jesteśmy tu nie mam zgubieni. Zasięgu. Tu. Tu. I co ja mogę zrobić? To ma poza zasięgiem. Tylko nie, bo ulubiony. Dobra. To zbombarduję. Okej, to jeszcze te bombowce, no tak. Szczęście miałem. O nie. Moje boty i wszystko. I moje życie. Okej, miałeś trochę szczęścia. Dobra. Co? Ostatnia kolejka, w której otrzymuję przychód? O nie. Okej. Nie jest dobrze. Myślę, że mogę mieć mały problem. I to nawet nie taki mały. Tylko nawet duży problem nazywający się... Nie jestem pewna. 27 LPO. Dlaczego?
Dlaczego? Dlatego warto sobie od początku inwestować w LPO. Dobra. Czołg plus to. Tu. Tutaj cię zablokuję czołgiem. Tu. Tutaj, co ja tu? Nie, tutaj poczekam. Dobra. Czekam na twoje rozkazy. Okej. Okej. Let's go. Myślę, że mogę już to powoli przekrywać. To nawet w sumie nie tak powoli. Nie, tutaj mam samoloty do tego. LPO. Nie nudź mi, bo ten copyrighty będą. No, w sumie. Nie, czekaj. Przerwij. Tak. Sobie uciekam. I love LPO. O. Tutaj powoli zaczynam. Myślę, że zaczynam mieć szansę na tym froncie. Jeżeli chodzi tu, chyba jednak się zdecyduję na powrót. Bo jak teraz patrzę, to zadaję 3. O nie. Czekaj, nie. Ty co pójdziesz i tego strzelasz tego, a ty. Okej. Chyba trochę lepiej to rozegrało. Dobra robota. Okej. Jest spoko. O, jeszcze mam stalek, którego użyję tak. Tutaj chyba wszystko jest, jest. O, tutaj. Dobrze, nie musisz się ruszać ten. Ale tutaj mnie dosięgają. Okej. Okay. Dobra. A tutaj? Tu musiałbyś podpłynąć. To może być ryzykowne. Więcej co to daje, niby jakbym inni was. Nie! Okej. Okay. Chciałbym to właśnie tutaj zniszczyć. Ta jednostka jest całkiem właśnie w gotowości. Może. Nie, jakbyś tu podszedł. Dobra. To wtedy. Wiesz, miałbym na ciebie zasięg zniszczyć niby. No bo co tutaj mogę więcej? No to nie mogę. Ty właśnie, to tobie zapomniałem. Tutaj sobie wszystko zaczynam. Ty tutaj. A tu sieć ty. Samoloty teraz. Możemy dać już sobie więcej. Patrzę. A, jeszcze ty. Strzelam. Ty już tylko tyle chciałaś. To... To, no myślę, że tu mi się uda przebić. Dobra. Gdzie ja mogę strzelać samolotem? Tu mogę. No i tu. Spoko. Faza rekrutacji. Jaka jest twoja decyzja? O. Skoda. Skąd mam tu 10? A co to robi okręt? To jest ten lotniskowiec. To jest mocne? Przenosi samoloty.
Całkiem, całkiem. Czyli możesz dosłownie dokupić temu samolotu. I musiałbyś przelecieć tymi samolotami tam. To dobra inicjatywa. Tutaj jak zawsze. L, P, O. Tam jest dosłownie cały front i na froncie walczą LPO same. Tutaj też mam same LPO. I jeden duży robot. O, tutaj właśnie. Jak zawsze. Stateczek. Tutaj? W sumie. Ej, w sumie. LPO. Jaka jest twoja decyzja? Mają chyba najlepsze statystyki. Tak teraz mi przyszło do głowy. Mi się też tak wydaje. No, że to jest najlepszy cost effectiveness. No i chyba tyle. Jesteś pewien? A, właśnie. No i ewentualnie coś tak, żeby z daleka strzelać. Co tutaj mogę dać? No tutaj już... Myśliciele mogę sobie dać. Tutaj już to przegrywasz nawet. Czekam na twoje rozkazy. No tego chcę go sobie dać, żeby po prostu ucieknąć. Okej. Ktoś może zyskać. Okej, więc co ja tu zrobię? Tak, tak. Tym podjadę tu. O nie, zaatakuję. Tu. To jest inwazja LPO, strzeż się. To może być ryzykowne. O nie. Dobra. A, czekaj. Przewin. Okej, dobra. Co? Czy zatwierdzasz to? Nie czas na odpoczynek. Nie, a nawet przejdę tak. Tu zaatakuję, tu wejdę. Tu przejdę. To ma ile? 5. To... Mogę ci to zniszczyć. A tu. Nie, to nie. To mi zniszczysz. Tu mam samolot. Tym zniszczę to, dobra. Zniszczę ci ten statek. Tu wjadę. Tu. To jest to. Nie. To zaatakuj tak tym, jest, to, tu, to, tak i tak, to. Wiewiórz chyba mnie denerwuje. Tu. Tu, co ja mogę zrobić? Tu przejechać? Mogę tu podjechać. To ma 4, to ma 2 zasięgu, dobrze. A tu podjadę, tak zrobię, tak zrobię. Czy tu mogę jeszcze dalej podjechać? Mogę, ale nie chcę. Dobra, tu samolot ruszyłem, dobra. Kończyła. Ta jednostka może strzelać, generalnie. Okej. Okay. To jeszcze mogę w sumie bliżej ci podejść. I tak zrobię. Tak. Tu, dobra. A teraz... Okej, tu mi się już kończą pieniądze. Tu. Tutaj. I w sumie to jest jeszcze też dobre. Co to robi? Okej, dobra. To jest dobre, to jest dobre. I tu
Okej, okay, dobra. Dawaj. No, płomień. No. Masz cztery pieniądze. Cztery końce. O! Lubię to. Czas zdecydować. Faza walki. Czy chcesz je wyzniszczyć? O! Więc... trafię w ciebie. Tak. Nie. Dobra, tobą sobie ucieknę. Już nie mam po co. Ten kraj jest nasz. Gratulacje. To mi się zdało. Nadzieję, że to mi się zdało. Zdobywamy teren. Możesz sobie przelecieć samolotem na przykład na lotnik z powietrza. I możesz się tym lotniskowcem ruszać. No właśnie, jak się nie... No. Tylko jedno po, albo więc. O. Spoko. Tutaj ale to już przeleciałeś na ten. Na lotniskowiec i nie możesz. Przeleciałeś na ten lotniskowiec. Aha, dobra, no faktycznie. Chyba nie tak to chciałam rozegrać. To już proszę tu. To o. No i nic. Ja ci tam jeszcze mogę trochę zrobić w sumie. I have idea, ale... to jest ta idea. Nie. Ty co, jesteś dalej, mi zrobisz chyba większe szkody. O, czyli nie, tym jeszcze nie chcę. O, teraz tutaj będzie walka dopiero. Pokaż statystyki. Już. Dobra, jak się pokazuje staty? Statystyki. Prawy dolny. Nie jestem pewna. O, chyba nie. Tak, to. 30 LPO. Ja mam 15. Straciliśmy po tyle samo. No. On stracił jeden robot, ja 4. On ma więcej robotów. Jakim cudem on ma więcej pieniędzy? Dlaczego? Dlaczego no? To jest za pickie. Dobra, kontynuujemy. No, no dobra, mam jeden czołg więcej i on stracił więcej czołgów. Ja mam 4 wiefy. 7 masz wiew. A jeden więcej mościw ode mnie. Ja mam to coś. I mamy po tyle samo samolotów i gdy masz jeszcze lotniskowiec. Dobra. Ja cię. Ja szans nie mam. Chyba, że jakoś ten zasięgiem LPO po tobie. Ta wyżyczka mi za chwilę się... Teoretycznie włączy. Mógłbym ten... Teoretycznie to dałbym rady wziąć jakiś... jakąś jednostkę, która ma większy zasięg i co rundę nią uciekać. I strzelać w to LPO twoje. Możemy dać im więcej. To jest samowicie. Ta jednostka jest cały czas w gotowości. Jeszcze stateczki. No tak, zapomniałam. Moich ulubionych.
to nie. Tak jest, generale. O, no i tu? To sobie postrzelamy. No i ty też właśnie. Ogień przekierowany. Nie. Nie, nie ma. Za śmigło. Z dwóch. No. I tu. Okej. O, jeszcze samoloty. Tak, tak. Mhm. Ile mam ich? Dwa. Spoczko. Wiewe plus Elfa to jest chyba najlepsza taktyka. Okej. Oj, Jezus. Chryste. Dobra, także ten. Przypominam, że ja w tą grę grałem. Kiedyś ja grałem. Ja w sumie nie jakoś dużo. I teraz lecimy w cały front delto. Tutaj. Dlaczego to jest jakaś taktyka? To jest piękna taktyka. What, tu nie mogę? Nie ma, tam ci się pieniądze skończyły. O, jacie. Tutaj okay, też. Tutaj też, dobra. O nie. Powoli widzę, że mam jakieś szanse już. Czy chcę tutaj się bawić w LPO? Jesteś pewien? Chcę. Okej, okay, widzę, że mam jednak jakieś szanse. Złe wieści, generalnie. Pomiń. Faza walki. Dobra. Tutaj ja. Ile jest jeszcze? 3 tury dochodu. No nie, najgorzej. Nie, to oczywiście się tam jeszcze. Tu, okay. Tu się puszczę. Nie. Okej, mam samolot, dobra. To? Zaraz mi się wykończą LPO. Tu nie przyjeżdżam. Okej, okay, tu. Tak. Tu podjedź. Tu podjedź. Niszcz to, to. Tu za 3. Bombowce. O nie, zniszczą mi to. To. Teraz tylko pytanie. Ile my to już nagrywamy? Koło godziny. Tak wskazuje. Ile? Dokładnie. Gdzie jest licznik? Godzina i pół. Półtora godziny ponad. Okej. Okay. A to jest tylko mała mapa. No. No to ile by zajęła taka duża? Sprawdźmy to. Ej, nie, tak zakrywa tą mapę faktycznie, to sprawdzimy. Możemy sprawdzić. Chyba nie będziemy grali do nocy. Nie, do nocy nie. A i tak, ten. Okej, okay, czołg, po pierwsze. Tu. Okay, nie, czy... Okej, okay, tu. To przekierkuj tu, okej. Okay. Jednostka zniszczona. To niby mógłbym coś z tym kombinować. Nie wiem, czy... Czy chcę... Dobra. Wiem już, co mogę z tym zrobić. Mam taki pomysł, żeby odcinek nie był taki długi i nie zniechęcał ludzi. Możemy go przyspieszyć. Tylko wtedy po prostu głos. To potnę. Spójrz tutaj. W sumie. Czekaj. A nie, to nie, to nie, to nie, to nie. Faza rekrutacji. Możemy zrobić tak. Co? Zaczynamy grę, pierwsza tura, cięcie, ostatnia nie, tura. Nie. Okej, okay, w sumie śmieszne, ale... Ale takie okay, najśmieszniejsze rzeczy to sobie takie... Okej, zrobię z tego fajny moment. Tak. Zrobię z tego fajny moment. Tylko fajne by było, jakbyś dodał jakieś śmieszne efekty. Typu czwarta gęstość, się, ale dobra, wszystko. Kompresor. Wiesz, co mi się z kompresorem kojarzy? Co? Nie wiem, dlaczego dźwięk z przerwaczki. Tak po prostu. No? Z przerwaczka. W sumie? Dobra. A
skończy fazę, tak. Okej, okay. Let's go. Już powoli wiem... Wiem, co mógłbym zrobić, żeby mieć nad tobą przewagę. Kurczę. Widzę, że tam elpo już powoli przestają być takie dobre. Jest coś, co może mieć nad elpo przewagę. Czekaj, idę się na gojbę. Widzę już coś, gdzie mogę cię pokonać i w jaki sposób. Nie. Ej, ja serio mam pomysł, jak już to mogę wygrać. No właśnie dla ciebie. Przewin. Cyk. Sobie pójdziesz tu. Jesteś pewien? Pamiętaj, że wtedy dostanę dodatkowe pieniądze. Dobra, nie. O nie, to teraz nie mogę tam LPO sami się... Let's go, dobra. Nie, miałem nie nucić, żeby nie dostać z jakiegoś powodu copyright strzajków. Jak mam jechać na całość, to... To jedź LPO na całość. Dokładnie. Ej, teraz tak. Samolot. Teraz tutaj. Teraz jeszcze wie, co nam zostało? Front LPO. No. Tu. Nie wiem, właśnie. Nie mogę nucić. Tak mnie kusi. Nie wiesz co? Może coś, co nie jest jakieś bardzo popularne. Niech to. A! Yeah, boy. Czekaj, jestem jeszcze znowu ciekawy statystyk. Co okay. się ze statystykami dzieje? Już minutę. Okej. Okay. Oddalę się daleko. Pomogę. Dobra, statistics. Nie jestem pewna. Ile elposków? Okej, okay, straciłeś więcej niż ja mam pieniędzy. I ja straciłem też więcej. Ej, w sumie... Myślę, że mam jeszcze szansę to wygrać. Mam jeszcze szansę to wygrać i to taką legi... Jeśli zniszczę ci wieżę... I zniszczę ci to... I w sumie jeszcze jednostki morskie... To mogę cię pocisnąć tym. Nie, tak? Nie. Nie. Jeszcze musiałbym mieć amfibię. Mhm. Dobra. Okej. Okay. To ja już mam taktykę. Szybko, generał. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Wieża, mogę ci strzelać w moje ten... Nie, przecież tu mogę. Okej. Okay. Chociaż... Co? Nie. Jest coś, o czym zapomniałeś. Mogę strzelać? No, jakbyś tu wjechał. Wjechał do tego. O, no właśnie. Gratulacje! Faza rekrutacji. To może być ryzykowne. Okej, okay, czyli już ci się pieniądze kończą. Okej. Okay. To już nie będę miał hajsu. Okej. Okay. Tutaj już nie będę miał hajsu. Nie, w tym jeszcze będziesz miał. W tym u góry. W tym tutaj nie będziesz miał hajsu. Dlatego? Wiesz, samolocie już zainwestuję. Tutaj będę sobie czekał na samolocik. A nie, tu mogę wtedy jeszcze jednego LPOsa. Powiedzmy, że tu. Teraz jak o tym myślę, to będzie... To mi chwilę zajmie wycięcie tego wszystkiego. No. I tego chyba nie sprawdzajmy, ile będzie... trwało. To nie wiem, z 2 godziny, bo to już jest naprawdę taka końcówka. Mhm, dobra, partyzanci. To jest normalnie endgame, a nie powie czego endgame. Żeby się wam nie skojarzył. Potrzebna jest twoja zgoda. Co? Wiesz, dlaczego to kupiłem? Nie.
Ale to jest wydłużące. To nie ma zasięgu. Nie, moje drony. No nie, moje samoloty już nie mają tutaj zasięgu. No, dlatego się wycofałem. Tutaj EPO podjedzie. Tu. Ale wojna, EPO. Nie. Jak ja uwielbiam EPO. Nie, tutaj przewin, przewin. Tu, 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 tu. Ta gra mi się podoba. No spoko wieczka nawet. Okej. Okay. Teraz. Okej. Okay. Ujoczy. Let's go. Dobra. To. Teraz. Gdzie dalej mogę jeszcze coś zrobić? Tu. Nie. Czy ty właśnie przyniosłeś swoje samoloty LLL? Tak. Teraz odkryłem, że ta opcja istnieje. Po dłuższym czasie. Mhm. To tu. Tu, 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 tu. Tym podjadę gdzieś tu. Tym podjadę tu. Czołg tu. Okej, okay, dobra. Chyba wygląda na to, że nie zrobimy dzisiaj tego talkingu z tym markizem. No. Dobra. To jeszcze podpłynę gdzieś. To ma 3 zasięgu. To ma 3 zasięgu. Okej. Dobra, można się tym bawić. Można tym coś naprawdę wykombinować. Czekaj, czy ty tu masz samoloty? Nie, ty tu nie masz samolotów i nie masz pieniędzy. Tu masz samoloty. Okej. Dobra. Statystyki. Już powoli zaczynam to nawet trochę wygrywać. Ten robota masz gdzie? Gdzie masz tego robota? Jeszcze tylko chcę znaleźć. Gdzie ty masz robota? To ma 3 jeszcze zostało. Ups, to jest dziwna nazwa. Ups. Aha, tu ma robota. Tutaj mam dopiero armię. Wiesz, jaką ja mam przewagę nad tą armią? 3 zasięgu. Mam 3 zasięgu na tym. O nie. To ma 1 zasięg. A to ma 2 zasięgu. I to jeszcze ma 3 obrażeń. Dobra, chyba będę musiał. Chyba już to nawet. O, nie, dobra, jeszcze samolot. Oje, to było. Gdzie tu? A już tak przegrywałeś przez tak, większość czasu. Przegrywałem to faktycznie. Tak mogło być pięknie. A jest nieładnie. A jednak LPO nie są takie potężne. Chociaż na początku. Na początku to jest dobra taktyka, ale końcowo jednak. Ile to ma zasięgu? Tyle samo co wieżyczka. Pewnie nikt nie będzie słuchał naszych porad, bo nikt w to nie gra. Tak, nikt w to nie gra. A to jest fajna gra. Nadawałoby się na live. I no. Tak wyobraź sobie, gdyby jednak okazało się, że jakimś cudem jakakolwiek osoba posiada tą grę. No. Live z tej gry z widzami. Dokładnie. Uciekam sobie z tej mapy. Okej.
Jak to wygląda? Dobra. O nie, nie przepnie to z oczami. Lecimy tutaj. Dobra, nie, tutaj zrobimy sobie roszadę LPOS-ów. Zróbmy tak. Tak i tak. To było taktyczne. Pamiętaj, że ja w następnej turze mogę tutaj postawić jednostki i daj mam bombowce. W sumie. No, więc... O, mogę to przecież... Nie, czek... A dobra. Co mi tam? Wiesz co? Po tej rundzie powiem ci, do czego to mi było potrzebne. Żeby to przyjąć. Nie. Po rundzie, w sensie po meczu, jak nie zapomnę, to powiem ci, do czego to mi było potrzebne. Okej. O, tutaj będzie ciekawa walka. A tak w sumie... to może powiedzmy o czymś jeszcze z tak... No powiedzmy, że w branży gamingowej... Gamingowej? Musiałeś to powiedzieć. Musiałam. Nie chcę. Ty, ja w ogóle zapomniałem o tym tym. O tym LPO w krwakach. No. I takie taktyczne LPO w krwakach. Tak. To się ładnie maskuje. No. O, teraz dopiero będzie walka. Nie, to... Tak jak pan mówi, generał. Ruszy. Ale o, fajnie. Nie. O nie. O nie. No, no to co do tego, to Nintendo Direct. Było, wiem, że ogłoszenie nowych postaci do Super Smash. Tam był Sans. Tak, tam był Sans. I to było super. I ta reakcja tych ludzi. No. Oglądałeś to? No. No. Mniej więcej to oglądałem. Dobra. W sensie, nie chciało mi się całego tego, ale coś tam oglądałem. O. Oj, czołga to mam. No czołg ci w środku siedzi. Tak, ja spoko. Gdybym mógł tu polecieć. Ale nie mogę. Ale nie mogę. Nie szczelić. Ale nie. To teraz mogę. Nie, nie mogę. A nie, czekaj. No, chyba się... jednym statkiem. Nie statkiem, tylko nie. A nie. Faza rekrutacji. Tutaj, jak zawsze. Czy zatwierdzasz to? Kto to zatwierdził? Wiesz, jakiej to jednostki jest i z jakiej gry? Jakiej? Elf Inżynier to jest Warcrafta 3. Czekam na twoje rozkazy. Okej. Dobra. Teraz moja kolej. Więc. Ja cię, pieniążki się kończą. Koniec miesiąca. Dobra, to zrobię tak i tym się odsunę. Tym mam zasięg. Bombarduję ci to, niszczę ci to. Tu przelecę tym. To odsuwam się o jedno i. Strzelam tu strzelam tym. Tu. Dobra, nie. Tu. Tu. Ale teraz każda runda jest dłuższa. Chociaż nie. Skończy się hajs, to już. No już nie się będzie. Powoli. Nie jestem pewna.
Powoli ci się LPO kończą. Ile mam już LPO osób? Nie jestem pewna. 34 tylko. Tylko. Tylko, no. No właśnie. Tu już ci się LPO skończyły. Nie. Jakie to miałbym? Nie mam zasięgu. Nie mam zasięgu na to. Dobra, to tu. Tu. Tutaj. Tu. Jednostki mi się kończą. A tobie teraz też brakuje hajsu? No, mam jeszcze tutaj ostatnią, tutaj i tutaj. To będzie bardzo ważne. Ewentualnie, jak ci zniszczę tą wieżę, będę mógł ci przejąć to sobie. Tak. To chyba będzie moje ostatnie wyjście. Chociaż tutaj też ci się już jednostki kończą. Faza rekrutacji. To może być ryzykowne. Mózgogwardia. To jest... Nie, to nie to. To o, jest... Tego. To jest to. Chyba. O, tak to? Tak, to. Tu mi się też kończy. Ups. Wie co ja teraz z tym... Tak, co robię. O nie, tu nie mogę rekrutować, zapomniałem o tym. Tu powinienem przelecieć tymi samolotami gdzieś. Dobra. To trudno. Czołg czy... Dobra, to. Okej, okay, dobra. Już się powoli... Już jedyne miejsce, z którego mogę coś zrobić... Okej, okay, dobra. Co? Dobra. Już myślałem, że to przegrałem. W sensie przegrałem tutaj, bo myślałem, że zdążysz mi tutaj wjechać LPO. A na szczęście nie. Tutaj to sobie dam pszczoły. No to ja chcę ci to obić. Okej, okay, to w sumie mam trochę. Ale widzę gdzie mogę cię pokonać. Gdzie mam faktycznie jakieś szanse. Co to mogę jeszcze tutaj? I wiem, że tam u góry to naprawdę będę musiał się postarać i spróbować cię otoczyć. Tylko otoczyć cię nie dam rady. O! Okej. Takie przejście taktyczne. To szada jak w fachach. Taktyczne życie. To jest w ogóle. O. Ty sobie. Ciekawe. Nie. Mnie nie dosięgnie. Muszę sobie wrócić do domku. Ale ty i chyba będziesz tym przeszkadzał. O. Nie jestem. Okej. Dobra. Dobra, nie dostaniesz mi tego. Dobrze jest. O, właśnie. Teraz chodzimy do ciebie. Kiedyś wrócił. Ja bym ci tutaj podał cyk. Trochę tych samolotów tu jest jednak. No tak, lotniskowiec. Nie, lotniskowiec jest OP.
To mi będzie uprzykrzać dosyć mocno życie. Ale teraz wdarcie tutaj na posesję. Ten, wiesz, tak jak w StarCraftie czy coś. Taka horda serków. No. No, czy coś. Tutaj. A-a. Ho! Bombowiec. Aha, ten mi do... To mi dostanie. No tak, tu masz bombowce. O nie. To mi też nie ułatwia życia. A dlaczego? Dobra, czyli muszę... zrobić. Okej, dobra. Wiem, co muszę zrobić. Wrać teraz tryb hajsu budowania. Mafę w dwóch miejscach dosłownie. Tu je... czekaj, ile ci tu zostało? 3 i... Okej. Tutaj w następnej turze ci się kończą pieniądze i tutaj za 3. Czyli mogę to jeszcze wygrać. Idę sobie w Elpolski. Mogę to jeszcze wygrać i nawet wiem z którego miejsca. Ja tutaj tam musiałam sobie zaoszczędzić, bo lotniskowiec potrzebuje samolotu. Ściernego. Dobra, które ci robić? To ci robię. O nie! Jesteśmy zgubieni. To? Nie, chociaż... Nie, to. Naturalnie, generalnie. Jeszcze tu odjadę. Tu podjadę. Nie, chociaż czy tu? To by dosięgło, tak. To, czyli twoja stolica to jest to? Nie. Moja stolica to jest to. To jest to. Mhm. Dobra. To. Tutaj wjeżdżam. A tutaj cię nie dosięgnę tym. Tutaj cyk, tu. O nie. Może lepiej sprawdźmy, ile to się nagrywa. Spokojnie, raczej mam jeszcze miejsce na dysku, a to się nagrywa 2 godziny prawie. Nie. Ale mam jeszcze miejsce na dysku. Dobra. Albo później możemy wstawić sobie na prywatne ten 2 godziny filmik, czy tam może. Dobra, wstawimy można. Nieobrobiony, tak po prostu. Nie, bo nie będzie mi się chciało tego czekać, a w to się będzie, nie aha, wiem, ile przesyłało. To się będzie przesyłało 2 dni. Nie, no aż tak złego internetu nie mam. No się to będzie spoko. No. Tu? Problem nam za to nie zdjęli. Za co? Za światło. Ty, a to jest oko... O nie! Czy gocze właśnie wywali? Tylko ciebie wali. O, to jest pytanie. O nie. O nie. Może uznała gra, że to nasz czas. Okej. No nie. Wywaliło grę. O nie. Wywalamy całe nagranie? Nie, to jest co? Może zrobimy tylko taką recenzję. To będzie śmieszne. Nie, czekaj, pobrane. Nie, wideo. To będzie fanem. Jest, moment. Dobra. Zapisało się. Ciekawe. Aha. To się zapisze? Tak, ten site? Może, mam nadzieję. A jak nie, to po prostu już powiemy witam taką w publicznym archiwum wolnym, że gra jest spoko, daje 10 tych, jak one się nazywały? Nie wiem. PSO. Na... Nie PSO. 10. Czekaj. PSO. Czekaj, aż sprawdzę. Czyli jak nagrywamy recenzję. No, już go... Witam w publicznym... Wyskruszowało krew, musimy to dać pan moment. Ja... jak to się nazywało? Jeszcze raz to sprawdzę tylko, okej? Okay? PSO. Dobra, start, tak... XD, XD. Tak, nie, dobra. Najgorzej. Ujawnianie. To jest tu. Ujawni. Nie smart food.
Ile tego? Dobra, to też. Bądź fazę XCD. Ojawi LPO. LPO, dobra, a nie PSO. Widzisz, tak? PSO to był przedmiot taki. Przedmiotowy system oceniany. Dobra, no odpalamy właśnie nagrywanie. Ty, ten się nie zatrzymał. Dobra, to dźwięk będzie. Dźwięk no będzie, tylko to się... Ten coś, no. No to ten. No to oceniamy to tak. Gra ma bardzo dobrą grafikę. Tak, jak wiadomo z płyty, gra strategiczna z piękną grafiką 3D, dającą niespotykany w grach turowych wygląd i klimat. Tak, bardzo piękna grafika. No, grafika 10 na 10. PS... nie. 10 na 10 LPO. LPO na 10 LPO. No dobra, no to no, co jeszcze? Jeżeli no to... chodzi o grę, to jest fajna, wciągająca. Tak. Można przesiedzieć długi czas. No i na streamy się nadaje, na wszystko. Tylko szkoda, że ludzie w to nie grają. No, no więc tak. Co jeszcze oceniamy? Muzyka. No w sumie to nie słuchaliśmy. Tak. No to oceniamy 0 lotniskowców na 0 lotniskowców. Okej. No dobrze, no to stabilność gry. Wywaliło nas po 2 godzinach rozgrzewki bez przerwy. Czyli dajemy... Minus 10 Bigfootów... Nie. Minus 10 Bigfootów na 10 LPO. No. Tak, no więc... Także ten. No także... no polecamy bardzo, nie grajcie w to, dzięki, cześć. Grajcie.